Polacy szukają lepszych perspektyw poza swoim krajem, a tymczasem, jak podał Eurostat, Polska jest dla osób spoza Unii Europejskiej drugim najpopularniejszym kierunkiem migracji w Europie, tuż po Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, do Polski przyjeżdża się za pracą, a na wyspy po edukację. Justyna Tarnacka-Makowska, zapraszam do Ekspresu Finansowego. Spadek może przysporzyć wielu kłopotów, szczególnie wtedy, gdy nieświadomi dziedziczymy zadłużone mieszkanie lub okazuje się, że zmarły miał niespłacony kredyt bankowy. Od 18 października wraz z wejściem nowych przepisów, jeśli przez pół roku od dowiedzenia się o otrzymaniu spadku nie zrobimy nic, przejmujemy go z dobrodziejstwem inwentarza. Odpowiadamy wtedy za długi zmarłego, ale tylko do wysokości przejętego majątku. Natomiast, żeby przejąć spadek wprost albo go odrzucić, trzeba złożyć oświadczenie. To dobre rozwiązanie, tym bardziej, że nie brakuje niepełnoletnich spadkobierców dziedziczących długi. Dobra wiadomość dotycząca zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Jak podał GUS, we wrześniu było ono wyższe o 1% rok do roku i wyniosło 5 600 000. Obok wzrastającej liczby miejsc pracy rosną także płace. We wrześniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto sięgało 4059 zł i 19 groszy. To oznacza wzrost ponad 4% rok do roku. Analitycy Work Service zaznaczają, że presja płacowa na szefach jest coraz większa. Nic dziwnego, jesteśmy świadomi swoich umiejętności i tego, że nie ma problemu ze zmianą zatrudnienia, więc dążymy do wyższych wynagrodzeń. Dobra sytuacja na rynku pracy nie przekłada się na optymizm pracowników. Jak wynika z badań Edenred Polska, blisko 60% Polaków nie jest zadowolonych z poziomu swoich zarobków. Martwi nas też długość czasu spędzanego w pracy. 40% nie obca jest praca w święta, podczas urlopu czy po prostu wieczorami. Nie dziwi więc, że 32% z nas odczuwa spadek motywacji do angażowania się w działania firmy, a co trzeciemu Polakowi praca kojarzy się z obowiązkiem i rutyną. Może w tej sytuacji nie warto się męczyć i lepiej zaryzykować zmianę zatrudnienia? Jak wynika z badania aktywności ekonomicznej ludności, coraz mniej emerytów dorabia. Od 2010 do 2014 roku liczba pracujących osób pobierających świadczenia emerytalne spadła o prawie 150 tysięcy. Na emeryturze częściej pracują mężczyźni niż kobiety. Więcej dorabiających emerytów mieszka w miastach niż na wsi. Największy odsetek pracujących na emeryturze jest w województwach lubelskim i świętokrzyskim, najmniejszy w opolskim i warmińsko-mazurskim. Przypominam, że obecnie, aby świadczenie emerytalne nie zostało zmniejszone, można do niego dorabiać maksymalnie 2698,50 zł brutto miesięcznie. Fiskus poinformował, które branże w przyszłym roku przejdą wzmożone kontrole skarbowe. Pod lupą znajdą się m.in. usługi finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo podatkowe i prawne, e-handel, handel elektroniką, produktami spożywczymi i tytoniem, paliwa, motoryzacja oraz nieruchomości. Dlaczego? Bo właśnie w tych branżach stwierdzono najwięcej nieprawidłowości podatkowych. Ja już dziś dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Ekspresu Finansowego. We'll be right back.